Witam was serdecznie, teraz z tej strony zapraszam was na kolejną grę. Tym razem będzie to gra polskiej produkcji dawnego studia People Can Fly, która wykonała w świetnym stylu tą grę. Więc będzie naprawdę duża akcja, bardzo i dużo będzie dla was. Nie macie co się martwić, ale co tu się będzie działo? Fabuła i tym podobne. Nie umywa się do tego, co będzie. Gra wyszła bardzo dawno, już po dzisiejszym roku, wydaje się, dokładnie 2003-2004. Widzicie, no, na tamte czasy, no to efekty, no, zdecydowanie masz tak fajnie. Były bardzo piękne postacie też. What? Się dowiemy, jak akcja się toczy. Ja, to jest jedna z moich ulubionych gier. Właśnie moja pierwsza gra, która no, dała mi nieźle po kościach w sprawie niezłej jazdy. Taki piękny wampir, jakiś ty biały ty. Here, take this. What's this? This is who you have to kill. Four guys, that's it? I just have to hunt down these four guys and that's it. I finally get out of here. I finally get to see her again. Yes. But it won't be that easy. These four are generals in Lucifer's army. They're extremely powerful and well guarded by their minion hordes. I can handle them all. Why is it taking this long? What did I do wrong? To gra ma odświeżoną wersję. Nazywa się Painkiller Hell and Domination. To jest właśnie odświeżona wersja tej gry. Z lepszą grafiką. No, my gramy w podstawową, czyli pierwsze wydanie tej gry. Ale naprawdę. Ale ja wolę pierwowzór, pierwowzór mam za nim najlepszy. Remake mi nie... Oczywiście ukazały się dalsza, to jeszcze przejdę wam specjalnie dodatek bez podstawki, co można przejść, to jest Battle Out of Hell. Potem wyszła czarna edycja, czyli edycja, w której mamy połączone dwie części, tak można powiedzieć. Potem licencję wykupiła czeska firma, zrobiła Painkiller Overdose, która nie przyjęła się tak z takim sceptycznym skojarzeniem jak po pierwowzór. Ale no, istnieje. Potem jeszcze jedna wyszła, jeszcze jedna część, która już tym bardziej nie weszła w usta graczy. Tak jest moje zdanie. Gra miała dobrą notę, miało z tego co pamiętam 8. Naprawdę nawet turniej jej świetności się został wykonany. No jedyny, no. Później już nie dało się też dalej grać, nie grać. Pojawiły się wtedy już nowe gry, ciekawsze, Call of Duty i tak dalej. Grano wtedy już Counter-Strike'a porządnie. Wtedy turnieje i M-Master Extreme, wtedy pojawiał się, ludzie grali. Więc Painkiller odszedł na bok. Nie ma co mówić, no. Będzie trzeba nieźle pobawić się na tym. A więc za chwilę wracamy po tym. Ale jeżeli chcecie, to możemy zacząć przejść do Czarnego Tarota, w którym jest po zebraniu dusz. Możemy zrobić. Mamy pierwszą misję, to jest cmentarz. No witam z powrotem po ładowaniu. Gdzie my tu jesteśmy? O, co jest grane? Dobra, chodźmy tam, gdzie mam giwerę.
Ammo. O! O, zrobię rury! Chodź tu, chodź. Nie macie, kolego. Żyźnia. Wow. Bum. Lecisz. 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 Dobra. Zrobimy tu miazgę, no dobra. Dobra. Bum. Jakby to powiedział Roy Rojewski. Bum. Bum headshot. Bum headshot. Okej. Okay. Szukajmy dalej. Co my tu... O, jest tam dusza. O, mało żeśmy zdobyli dusz. Ma nie razu. Jak wiesz, słyszycie, muzyka ma tak zwanym porządnym pierdolnięciem. Dodatkowo w tej grze są też znajdźki, jeżeli na kogoś to interesuje. Chwila, moment, chwila, moment. Więc no, powiem szczerze, że no... Gra na tamte czasy bardzo cieszyła. O, mamy, kogo tam mamy? O, hello, o, mamy znajdźkę. Juhu! Jedziemy! A! Dobra. Bum! 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 Ktoś we mnie rzuca. Co tam? O! Oho! Ups. Bum! Lecisz. Może tutaj weźmiemy na podstawkę. Na to, żeby nie mam amunicji. Dawaj. Oczywiście gra z mocnym uderzeniem pistolem rockowym. Więc nie ma co się bawić. Du. Więc nie ma co się tam szczypać. Dobra, my sobie idziemy. O! O! Gdzie? Mielonko! Dobra, jak teraz wejść na górę? Jakoś można wejść. O, tu idą! Hello! Ojo! Do góry! Do mnie! I? No to zrobię miazgę. O, tutaj ile? O Jezu! O. No. Nie, że ja znajdźki nie zdobędę coś. O. Nie wiem, jakieś dziwne dźwięki. Dobra, no znajdźka, ale tam jest jedna, jakby ktoś chciałby ją znaleźć. Poczekajcie, zbiorę sobie może ammo. Coś czuję, że to będzie ciężko z amunicją. Oczywiście gry te też są kody. Ale po co komu kody, jak może się nieźle bawić bez kodów. No dobra, o dobra. Znowu? No tam wychodzi... O! Cześć babcia! No co tu? No to bardziej widzicie, gra należy po to, żeby jak najszybszym tempie przejść, tylko żeby zniszczyć całą hordę. O, kolejny. Dobra, to tam, co, gdzie, jak? O, tutaj ty jesteś. Czego tu chcesz? Gdzie tam on? Tu jest jeden. Wow! Oh yeah! No chodźcie, chodźcie, komu. Dobra. Jadę. Aha.
Przejdźmy sobie. Dobra, to pozbieram. A, już mam pełną amunicję. 100 sztuk. O, tam jest jakaś amunicja. O, tam gościa wrzuciła się daleko. Pamiętam, że tą grę grałem na swoim starym sprzęcie, co miał GeForce 2 MX400. Za kasę jedynie co mogę powiedzieć, to chyba się, tak to powiem, się kupuje pewne elementy. Dobra. To co panowie, lecimy dalej. Hello! What the fuck? Wow! Boom. Wszystkich wyrzucamy na razie. Na razie painkiller, to jest broń właśnie painkiller. Rozwala, widzicie, wszystko niszczy, jak leci. Tam jest jeszcze dusza. 41 dusz. Dopiero. Pochłonięty. Dobra. No chodź. Babcia, gdzie ty lecisz ty? Powiem szczerze, że w tej... Pankillerze jest sporo takich... Można powiedzieć... Co, czar wejdzie? Dobra. Aha, jakieś runy. Wow! Hello! Na razie, wow, fuck, ten szyk. No to nie wiedziałem. Dobra, amunicja jest. Wow, ale... Strach. Strach jest. Jeśli nie zdobędziemy tak dłuż, no to one po jakimś czasie znikają, ale damy radę. To jest za to, że będziesz mnie drastą, kolego. Mam sporo żyć, bo mamy... O kurde, no, sporo. Zobaczymy zaraz, gdzie tam idą. A, tam biegnie. Chciałem widać twój. Panie kolego. Aha. O, idą babcie. Babcia Jadzia idzie. Na razie. Gdzie mi tu na twarz? Na razie. O. What the hell? O. Opa. O, cały zestaw amunicyjny. Zaraz będzie coś się ściało. Na czerwono nam świeci. To jest cash. Szukamy dalej. Wybieramy tego cashu tutaj, co jest. Skrzynkę żeśmy, którą wzięli, to nam daje ponad większość amunicji. Czekajcie, to zobaczę, bo tu było parę takich miejsc, żeby można byłoby trumna dziecięca. Polacy mieli, jak to powiedzieć, byłem wyobraźnię, jeśli chodzi o mapę. Dobra, zapiszemy sobie tutaj punkt zapisu. Okej. Okay. Idziemy. O, panie, cześć! Cześć wam! Dobra, trzeba wziąć dubeltówę. Bum, 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 bum.
What's this, man? You know what's this, man? Oh, fuck. Oops. Zobaczymy, jakbyśmy... Oh, fuck. Holy shit. I am the demon. I am a demon. Panie, zobaczmy, jaka mamy bezsenność. Plus 15. Zabitwa wody 96. Zebrany duch 73. Zbroje. Nie. Dobra. Ale ktoś tu biega. Ile czasu już gramy? 11 minut? Zobaczymy, coś tu się chowa, to nic nie ma, wydaje się. O, ktoś tam się niecierpliwi. Dobra, bo jak już tam idę. Dobra. Gdzie tam idą? O! Shit! What's this? Ale że miał. Ale że... Dobra. Koniecznie zabawę. Ale. Chodźcie. Wam pokażę. Wow! Poszedł. Krew w krwi się leje ostro. Tam jeszcze jest. Stary. Idziemy tu zobaczyć. Co mamy? A, na duszę. Mamy powyżej. To co tak tu miga, to narzut, to było 25 dusz dostajecie do pewności. Dobra. Powiem wam szczerze, że jesteśmy prawie przy samym końcu mapy. Okej. Okay. Wow, pilny gościu. Ups! Dobra. Bonzo. O, 63 od razu. Babcia! Czemu ty nie... Bardzo pozdrawiam. Poczekajcie, pozbieram się to już. Żeby zdobyć jakąś kartę, są to rzadkowe zadania, no powiem szczerze. Okej. Może teraz sobie wyjść, a nie wyjdziemy. Opla, sobie zbierzemy. No dobra. I to co, zakończyliśmy pierwszy poziom. 15 minut zajęło. Wszystkie potwory wybite, 100 zebrany dusz. Plus złotko, zbroje. O, artefaktu nie znaleźliśmy, ale pokazałam wam, gdzie jest. Aktywienia karty, ukończ poziom. Status odblokowana karta. Wytrzymało, otrzymujesz tylko połowę obrażeń. To jest właśnie bardzo dobre. A więc za chwilę zwracam, to będą dwa poziomy. No, witam was serdecznie dalej.
Jesteśmy w kompleksie Atrium. A żeby to wykonać, Carter zniszczy wszystkie przedmioty. Spoko. Znajdziemy. No co, weźmiemy jedyneczkę, standardowy painkillerek. No to się zniszczy, nie da się. Nie da się. Ciekawe, co nam tutaj... Wow! Cześć! O! Lub, na razie. Dobra. Nic. Tu też nic. Boom. Jak zwykle, grube rury dają muzę. Dobra. Wchodzimy! Hello, boo! Spider-Man! Whoops! Hello! Jak Skorpion w Mortal Kombat. Chodź do mnie! Get over here! Boo! 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 Oho! Tak ładnie! Zrobiłeś mi piłkę. Say what? Piłeczka. Gdzie? Czekajcie, idziemy sobie na górę jeszcze. O, patrzcie co tam jest. Fucking shit. Wow! Aha, myślę, że co, nie znajdę cię? Ups, sorry. Nie, zostałem się. O, okej. O, yeah! Kołkownica! Amo. A, źle zrobiłem. Napad. Do. Oj tak. Do. Mogę wyjść, nie mogę wyjść. Nie potrzebuję tam... Ten, ale może to... Ale to... Oh yeah. Hello. Ups, ja myślałem, że to coś jest. No, tam. Boom. 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 Sorry, to aż co ja palę. Boom. Hello. Boom. Boom. A, byśmy tutaj byśmy zeszli, widzicie? No nie, myślę, że tutaj zeszli. Dobra, spoko. Wszystkie, to wszystkie. Ale lepiej, bo pieniądze pozbieramy sobie. A każdy cash daje nam szansę na kupienie jakiejś dobrej karty. Zrobiłem głupotę, bo walnąłem sobie prosto granatnikiem w łeb. Ale jest parę takich map fajnych. O, amunicja do kołkownicy. Dobra. Więc... Tam wejść. Aha.
nam się uda wejść, to wejdziemy. Dobra. Zdrowie wygenerowane. Bum. 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 Ups. Sorry, gościu. Ale ja ci nie chcę. Pa. Do mnie. A ty w mordę jeża. Te ludki. Zbierać duszę, panowie. Duszę. Duszę mojej były. Trzeba pozbierać, bo cienko to widzę. A wszędzie. Wszędzie trzeba pozbierać te dusze. To jeszcze nie są takie denerwujące typy. No, oni jak rzucą to giną, proszę. Wow! Się zapatrzyłem. No, Mordor. Morblad. Postanąłeś tylko. Tak jest. Tak wy muzyka z mocnym pierdolnięciem. Tak to ma nie być. Jeżeli ma rzeźnia, to musi być mocna muza. Gdzie? Ty to dziadek się schowaj. Bo jeszcze cię przekokuje. Okej. To wszystko, dobra. O jest! Artefakt! Zdobyliśmy artefakt. Opla. Mamy artefakt, moi drodzy, mini państwo. Ile jeszcze zostało do zniszczenia? No, artefakt jest, znajomicja, zniszczone przedmioty. Jeszcze troszeczkę mało, ale jeszcze trochę jest do zniszczenia. Jak coś, to można się wrócić. Bo w przejściu mapy nie ma. Bardziej mroczna muzyka. Jeszcze pójdziemy na górę. Jak znam życie, to... Dobra. Przejdziemy się po górze. Mamy wszystko zniszczymy. Okej, mamy tutaj taki dom. Mamy już pancerz na stówkę. I jedziemy. Dobra. No to panowie, no to jedziemy. Zostało tylko parę na... Minęliśmy, dobra. Panie, spadaj pan. Ale problem. Tu mamy takich spowalniaczy. Zabiłem troszeczkę. Rozwalamy. Okay.
Ale widziałem nawet chyba zadanie nawet jest takie, żeby wszystkie dusze zebrać. Ale taki haczyk, że nie, jak widzicie, nie zbierzesz tak od razu duszy. Dobra. Mamy się kołkownicą. Trochę ci nogę przywarło. Masz. O, odzyskaliśmy zdrowie. O, no takie coś to weźmiemy jedynkę. Nawet to będziemy. Jak zniszczy wszystkie, to zniszczymy. Pewnie zagubiliśmy coś, jak znam życie. Bo są tak poukrywane te elementy, że... szok. To jest. Wybuszki. Dobra, no i jedziemy dalej. Ile zostało? Chyba nie będziemy mieli karty. Tak jest, bo tu chyba coś nie widzę, że było. Dobra, idą. Jordówki. O, gdzie tam? Nie dotykamy. Bum. Wiedziałem, co zrobić. O, dobra. Bum. Paląc się. Nie pal mi się. Nie wolno palić. Tam są dusze, to będziemy spać. Okej, skończyło się. No to co, dwa poziomy na dzisiaj starczą. Nie znaleźliśmy przedmiotów, ale możemy się przejść. Ja przejdę się specjalnie. Specjalnie się przejdę. A więc zobaczymy. Może gdzieś coś się schowało. Wszystko jest możliwe. To jest gra, w której no musimy troszeczkę... No, mogę nawet kontrolem walić. Dobrze, tu sobie zbierzemy amunicję. Dobra. Zbierzemy. Dobra, panowie. Tam wejdziemy sobie na górę, bo tam są się zamknęły drzwi. Też specjalnie przejdziemy, zobaczymy gdzie jeszcze są pokrywane w czasie gry, gdzie one były schowane ogólnie. O, tu na przykład mogliśmy wejść. Tu nie dało się wtedy. O, patrzcie. Czyli jak widzicie, no ta gra chce, żebyśmy bawili się w exploring, no po prostu idziemy i eksplorujemy, tak? Co tam jeszcze? O, tutaj może... O, proszę. Tu są... Dobra, gdzie... Ile jeszcze zostało? Trzy rzeczy, o. Tu jest jedna. Jeszcze dwie, moi drodzy. Gdzie te dwie mogły się schować? Powiedzcie no mi? Dobra, tu teraz tak, wyjdziemy z tego pięknego miejsca. Tu sekret, jeden, drugi. Myślę, dwa sekrety zdobyłem, znalazłem. Idziemy dalej. Bum. I trzeci. Zobaczmy. Stąd zniszczone przedmioty. Zniszcz wszystkie przedmioty. Jest zadanie wykonane. Możemy wracać. Sekretne miejsce odkryte. Co my tu mamy? No, oprócz amunicji nie znaleźliśmy całej. Złota całego żeśmy nie zebrali. No, bo to jest widać ciężkawo. Ale idziemy. Moi drodzy, mili państwo.
O, RM se mogę zmienić, co mogę z przodu. To dobrze, to przynajmniej będzie. No, a daję po oczach. Proszę bardzo. Jest, zdobyliśmy. Mam na poziomie trudności bezcenność, czyli na normalu. Ile złota? Mamy wszystko odblokowane. Przyspieszenie. Świat rusza się dwa razy wolniej. Bardzo dobrze. Czyli jak widzicie, no, tu mamy na przykład zniżowi wszystkie potwory. To będzie szybko. Pokażę iż czarnego tarota. Więc to sobie tutaj wrzucamy, tak? I już mamy. No. Tak jest, tu mamy wszystkie karty, zdobywamy przez mapę, czyli mamy tyle plaż. Map jest sporo, bo tu mamy zablokowane, mamy 5 rozdziałów. Na razie idziemy pierwszy. Trzeci, którym będziemy jechać, to będą katakumby. Na dzisiaj starczy, do zobaczenia w następnym odcinku gry Painkiller. Jeżeli Ci się spodobało, zalajkuj i subskrybuj.